Hej, 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 witam Was serdecznie. Z tej strony Przemko, zapraszam Was na kolejny odcinek z Mazowieckiej Niziny. Tak jak mówiłem, nagrywam od razu jeden po drugim. Jedziemy, już zbronujemy sobie poletko, na którym będzie rzepak. I będziemy siać. Mam jedno pole do zbronowania tylko. Zastanawiam się, czy tej bramy tutaj się nie pozbyć i jeszcze jakiegoś budyneczku sobie nie wstawię, jakieś wiaty może. Albo jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że dźwięki ok. Tutaj przy domu mam dosyć blisko 3 pola. Na jednym jest jeszcze soja, rośnie do ścięcia. A pozostałe mam już przygotowane pod zasiew. A pozostałe pola mam naprawdę dosyć daleko. Także dzisiaj na jedno pole zbronujemy, a siewy zrobimy jeszcze na innym polu, żeby Wam się nie nudziło. Tak, jakby ktoś pytał, to jest bolkowóz. Bolka 60. Dosyć dobrze dźwięki ma zrobione, dlatego lubię nim grać. Zresztą do tej mapy on pasuje, nie? Bolkowice, Solecko, takie tam. Wszystkie pola mamy zwapnowane. Wszystkie pola mamy nawiezione. Znaczy chyba na wapna nie mam na tym polu, które powiększaliśmy w ostatnim odcinku. Bo ja je kupiłem krótko przed odcinkiem, więc tam tylko tyle, że znaczy krótko. Poszedł kultywator, później poszedł nawóz. Pola, które mi się wydawały, o, jakie malutkie, kurde, ja tu nawet sprzętu nie rozłożę. To teraz zobaczcie, kurka. Dobra, rozkładamy. No myślę, że te 90 na godzinę to szybciej nie ma co jeździć, bo by mnie tu z kabiny wywaliło, jakbym szybciej jechał. To pole kupiłem w takim stanie, więc nie patrzcie na orkę, bo jest orka w drugą stronę.
Tutaj tylko rzuciłem wapno i nawóz. Fajna fotka na miniaturkę. Ja najczęściej, jakby nie widzicie, gram w ten sposób. Ale wy o tym dobrze już wiecie, bo już nieraz wam mówiłem. A ja jednak uważam, że kierowca w traktorze jak siedzi, to siedzi w ten sposób, a nie tak. Nikt z drona w kamerce nie patrzy. Ale żebyście widzieli, jak to się pracuje, więc wam jeżdżę teraz z zewnątrz, chociaż ja, jak widać, nie bardzo mi to z zewnątrz wychodzi. Robię większe mijaki niż jakieś ze środka praktycznie żadnych mijaków, a z zewnątrz jest tragedia. Dobra, moi drodzy, jedziemy dalej. Chyba nie takie wielkie pole, a zobaczcie, ile to się schodzi, jak takim sprzętem. A teraz to wszystkie pola zasia 3-metrowym siewnikiem, to ja to będę tydzień siedział. A tutaj dwa pola mamy blisko siebie, będą w rzepaku i te pole, które byliśmy w tamtym odcinku, które żeśmy łączyli, też będzie rzepak. A pola przy domu, 3 sztuki, będą sojowe.
No schodzi się, nie wiem czy to nie będzie odcinek z samego bronowania jednego pola. Także mamy kilka gospodarstw, kilka map, kilka gospodarstw, każdy jest w innym stadium rozwoju, więc wszędzie będzie coś innego. Dobra, moi drodzy, ja go tu zostawię. A my podetniemy siewnik i pojedziemy chociaż na jedno pole, chociaż zaczniemy, a tamto sobie poza odcinkiem skończę. Najgorsze, że do nasion się nie dostanę. Kurwy te no. Czekajcie. Dobra, żebym czego innego nie zasiał. No i mało.
jeszcze będę musiał pewnie kupić zerwa Big Bagi. Wyjdziemy z saldem prawie na zero. Muszę gdzieś tego tura odpiąć, kurde. Czemu on mi się nie chce odpiąć? Dobra, jedziemy. Jedynie psa sobie tu kupię, gdzieś postawię, żeby latał po podwórku. Co mi tu zawadziło? A czemu on jest opuszczony? No, teraz tak. Więc jedziemy teraz na następne poletko. Jak mówiłem, tutaj będzie soja na tych polach. Albo pszenica, jeszcze no nie wiem, zastanowię się. Z tą soją to jakoś tak średnio mi się chce tą soję używać tutaj. Jest. No i siejemy.
Fajny zestawik. Dobra, moi drodzy, ja nie będę przedłużał sobie, będę siał poza odcinkiem. A my się widzimy w kolejnych odcinkach. Jak się podobało, to oczywiście łapeczkę w górę, mile widziana, jakieś komentarze, do zobaczenia, cześć.